Nazywam się Milena Kaczurka, mam 18 lat, urodziłam się w słonecznej Mołdawii, w Bielcach. Jestem uczennicą klasy maturalnej. Od samego dzieciństwa moje życie jest związane z domem polskim i ze sceną, dlatego bardzo uwielbiam poezję, teatr i recytowanie wierszy. Już 10 lat biorę udział w konkursie Kresy i w tym czasie mam dużo sukcesów. W przyszłości chcę rozwijać i kształcić swoje zdolności artystyczne. Cyprian Kamil Norwid, moja ojczyzna. Kto mi powiada, że moja ojczyzna? Pola, zieloność, okopy, chaty i kwiaty, jeśli o nich wyzna, że to jej stopy. Dziecka nikt z ramion matki nie odbiera, pachole do kolan je sięga. Syn piersi dorosł i ramię podpiera, to prawnych księga. Ojczyzna moja nie stąd wstała czołem, ja ciałem za Eufratu, a duchem z ponad hałosu się wziąłem, czynsz płacze światu. Naród mi żaden nie zbawił, nie stworzył. Wieczność pamiętam przed wiekiem. Klucz Dawidowy usta mi otworzył. Rzym nazwał człowiekiem. Krystyna Kasprowska, Pani fałszywość. Fałszywość ludzka nie zna granic. I jest wszędzie. W spojrzeniu, w mowie, w gestach, w uśmiechu, w płaczu, w krzyku i w oddechu. Jest wszędzie. Jak z nią wygrać? Wystarczy ją rozpoznać, bo ta pani zawsze się kamufluje i ten jej kamuflaż jest doskonały, wprost idealny, ale nie jest niemożliwe jej zauważenie. Trzeba tylko uważnie obserwować jej ruchy, jej gesty, bo pani fałszywość jest chytra, jest sprytna i ciągle pragnie więcej i kłamie, i manipuluje, i kombinuje i jest chytra i może zamieszkać wszędzie, dosłownie w każdym człowieku. Wystarczy trochę zazdrości, wystarczy trochę pogardy, bo pani fałszywość nie pracuje sama. Ona współpracuje z panią zazdrością i z panią pogardą. I nikt nie ma pojęcia, ile ich jest dokładnie. Ale w tym całym zespołu wiadomo tylko, że są zgrani i pracują zawsze razem. Ale pani fałszywość kieruje wszystkimi i ona za wszystko odpowiada. I karmi się bólem, karmi się cierpieniem, karmi się zwątpieniem. Pani fałszywość za wszystko odpowiada. Nazywam się Tatiana Górska. Mam 16 lat. Urodziłam się i mieszkam w Styrczy. Uczę się w 11 klasie. Lubię matematykę i również poezję. Z polskich poetów podoba mi się Mickiewicz, Maria Pawlikowska-Jasnarzewska, Wisława Szymborska. Z rosyjskich podoba mi się Achmatowa, Cvetajeva, Majakowski i Jesienin. Chcę studiować medycynę i zostać lekarzem.
Ada Mickiewicz, fragment Pana Tadeusza. Wśród takich pól przed laty, nad brzegiem ruczaju, na pagórku niewielkim, we brzezowym gaju, stał dwór szlachecki, z drzewa, lecz podmurowany, świeciły się z daleka pobielane ściany. Tym bielsze, że odbite od ciemnej zieleni topoli, co go bronią od wiatrów jesieni. Dom mieszkalny, niewielki, lecz zewsząd hen dogi, i stodołę miał wielką, i przy niej trzy stogi urządku, co pod strzechą zmieścić się nie może. Widać, że okolica obfita we zboże, i widać liczby kopiec, co wzdłuż i wszech smugów świecą gęsto, jak gwiazdy. Widać z liczby pługów, orzących wcześniej łany ogromne u goru, czarnoziemne, zapewne należne do dworu, uprawne dobrze na kształt ogrodowych grządek, że w tym domu dostatek mieszka i porządek. Brama na wciąż otwarta przechodniom ogłasza, że gościnna i wszystkich w gościnę zaprasza. Cyprian Kamil Norwid, daj mi wstążkę błękitną. Daj mi wstążkę błękitną. Oddam ci ją bez opóźnienia. Albo daj mi cień twój z giętką twą szyją. Nie, nie chcę cienia. Cień zmieni się, gdy ku mnie skiniesz ręką, bo on nie kłamie. Nic od ciebie nie chcę, śliczna panienko. Usuwam ramię. Bywał mnie od Boga nagrodzonym, rzeczą mnie wielką. Spadłem listkiem, do szyby przyklejonym, deszczu kropelką. Nazywam się Tatiana Stojeny. Mam 16 lat, urodziłam się w Kielcach, mieszkam teraz w Styrczy. Chcę studiować w Polsce języki obce. Interesuję się historią Polski i jestem w 11 klasie. Uczę się języka polskiego w Styrczy.